Hello, to będzie kolejny krótki dziennik. Opowiem, co u mnie słychać. Przede wszystkim wybrałem z poczty pokrowiec. To jest taki pokrowiec na rower. To jest zwykły kawał materiału, tylko odpowiednio duży, żeby zapakować w niego rower. To mi się przyda, jak będę leciał samolotem, bo żeby przetransportować rower samolotem, trzeba go zapakować w karton albo w pokrowiec zazwyczaj. Tylko że ten pokrowiec nie ma żadnego zapięcia, trzeba będę musiał jeszcze dokupić jakąś taśmę klejącą, żeby to obkleić, żeby rower nie wyskoczył sobie z pokrowca. Już kupiłem też nowy namiot, znowu w Tesco. Ten jest o kilogram cięższy niż ten mój poprzedni, ale za to ten jest krótszy. A poza tym ten kosztuje o prawie 20 zł mniej. I parametry ma w sumie bardzo podobne do tego. Jest z tego samego materiału wykonany. Ile tu były gdzieś składniki? Gdzie są składniki? Dwuwarstwowy namiot turystyczny w kształcie kopuły posiada podłogę w przedsionku, co pozwala na przechowywanie w nim potrzebnych akcesoriów. Wodoszczelność namiotu równa 1200 mm, czyli dość cienko, ale i nieważne, bo zamierzam jechać w takim okresie, że będzie stosunkowo mało opadów, mam nadzieję. No, na Florydzie może trochę być w lipcu, ale w Hiszpanii na pewno nie będzie. Oraz uszczelniane szwy gwarantują ochronę na kempingu. I skład surowcowy 190T poliester powlekany poliuretanem, nie wiem co to jest, nieważne. Oprócz tego ostatnio często bywałem w takim parku w Koszalinie, bo tam jest taka nowa atrakcja. Włączyli fontannę i jest nawet podświetlana. Wow, bardzo ciekawe. Po Koszalinie tam chyba przebywało już, no bo takie tłumy wczoraj w maju na tej fontannie były, przy tej fontannie. Teraz też trochę ludzi było. No i czasami byłem, no, ludzie jakieś nie. Niektórzy ludzie reagowali w jakiś konkretny sposób na mój widok. Na przykład dzisiaj taka jedna dziewczyna, młoda okularnica, tak się patrzyła na mnie przez chyba pół minuty albo dłużej, no i nie wiedziałem, co może chodzić. Nic nie mówiła, tylko tak się patrzyła. Mogłem podejść do niej i zapytać, co się tak gapisz. Wtedy bym wiedział. O co? Czemu spotkamy taki zaszczyt, że przykułem jej uwagę, że poświęciła mi aż pół minuty życia, żeby się na mnie popatrzeć? Ciekawe. Oprócz tego jeszcze była taka sytuacja też dzisiaj, że siedzieli sobie chłopak i dziewczyna na ławce. To nie była para, to była kolega i koleżanka. I w pewnym momencie ta dziewczyna do mnie podeszła, usiadła obok mnie i powiedziała, założyłam się z moim kolegą, że położę moją dłoń na twoim kolanie. I położyła mi dłoń na kolanie i powiedziała, że on właśnie przegrał zakład. Ja chciałam zapytać, zapytałem, o ile się założyli, to znaczy zakładałem, że o pieniądze, ale ona nie powiedziała nic na ten temat. Powiedziała, lepiej nie pytaj. A wczoraj była taka situation, że taka babcia bez zębów na przodzie zapytała mnie, skąd mam te fajne szpilki. To ja powiedziałem, że kupiłem przez internet w sklepie bootki.pl i kosztowała 400 zł. A ona powiedziała, że jej na takie buty nie stać, bo ona zarabia 800 zł, więc to by była połowa jej pensji. No i trochę ciekawe, że niektórzy ludzie potrafią tak mało zarabiać. Ja nawet w
pierwszej pracy, kiedy jeszcze nie byłem nawet absolwentem uczelni, jeszcze byłem w trakcie studiów, to i tak zarabiałem dwa razy więcej chyba, zdaje się, z tego co pamiętam. Więc no to śmiesznie małe pieniądze są, 800 zł są. Może dlatego nie miała zębów, może nie było jej stać na dentystę. Tak, ale może to trochę wredne z mojej strony, bo tak obgaduję ludzi i oni nie mają się szansy obronić, no bo... to znaczy zakładam, że nie mają szans, no bo pewnie nie zobaczą, nie wiedzą, że prowadzę fauloka. Ale niektórzy z tych ludzi są chyba trochę pojebani, tak mi się wydaje. Na przykład ta okularnica wyglądała jak jakaś zacofana w rozwoju. No ale to może tylko, tak taka powierzchowność, może mi się tylko tak wydawało. Może jak się mądrzyło, jak się tak na mnie gapiła, to może myślała o czymś, nie wiem. No, przy tej fontannie bawiło się jak dziecko specjalnej troski. No ale może ja czasami też tak wyglądam, jak się gapię na jakąś laskę. Dobra, to będzie na tyle. Nie mogę się śmiać, bo mi się usta mi popękały. I katar mam straszny.